Jedną z najtrudniejszych rzeczy dla firm do zrobienia jest wejście, zmiana perspektywy, wejście w buty klienta i zamienienie cech i zalet produktów, które bardzo dobrze znają, mogliby to pewnie recytować z pamięci, na korzyści biznesowe klienta. Cześć, dzień dobry. Już oficjalnie witam się z Wami poświątecznie. Ja nazywam się Ania Kasprzyk i jestem członkiem teamu e-commerce.pl. A goszczę dzisiaj Barbarę Tatar, która opowie nam nieco o wchodzeniu e-commerce'ów w B2B. Temat, który już się u nas pojawiał, temat, który będziemy też kontynuować. I temat o tyle istotny, że przywołany też przez jedną z prelegentek e-commerce.pl event, przez Magdę, która występując na naszej scenie i opowiadając o swoich przygodach z Nancy Accessories, wspomniała o tym, że tak naprawdę to w B2B są pieniądze. I dzisiaj mam nadzieję, że Barbara opowie nam o tym, ale jeszcze zanim zaczniemy, jeszcze zanim oddam Ci głos, chciałam Was serdecznie zaprosić na nasze kolejne live'y, które będą odbywały się już w tym tygodniu i w kolejnym. Naprawdę bardzo dużo rzeczy będzie się działo. Jutro Dominik Borsa będzie po raz kolejny mówił o automatyzacji w e-commerce, tym razem skupi się na narzędziach do sprzedaży subskrypcyjnej, więc myślę, że bardzo, bardzo ciekawy temat. W piątek u Gosi w przedszkolu pojawi się Marcin Tomczak, który opowie nam troszkę o RODO, o polityce prywatności i o takich prawnych aspektach e-commerce. Myślę więc, że warto. W przyszłym tygodniu Marek Kich będzie kontynuował temat B2B, a w międzyczasie też pojawi się u Gosi w przedszkolu e-commerce. No i 16 marca zapraszam Was serdecznie na webinar z naszym wspaniałym prezesem Marcinem, który opowie o TikToku i o tym, jak wykorzystywać go w e-commerce i w jaki sposób ta platforma może się przysłużyć do tego, żeby zwiększyć Waszą sprzedaż. Marcin ma w tym doświadczenie, ma w tym sukcesy, więc serdecznie Was zapraszam. A teraz już oddaję głos Basi. Basiu, proszę powiedz, kim jesteś, skąd się tutaj wzięłaś, w czym możesz pomóc naszej społeczności i dlaczego rozmawiamy dzisiaj właśnie z Tobą o B2B w e-commerce? Cześć, witam wszystkich. Będę mówić na ty, bo e-commerce'iaki, jak to mówią, są ze sobą na ty, będzie łatwiej. Skąd się wzięłam? Cały czas od wielu lat, praktycznie już prawie 17 w tej chwili, pracuję z biznesem B2B w różnych branżach i w różnych funkcjach, że tak powiem. Przeszłam stanowiskowo, można powiedzieć, od samego dołu, od specjalisty aż do prezesa firmy MŚP. No może ostatni rok to już swoja działalność, natomiast wcześniejsze 5 lat to praca u dostawcy IT z oprogramowaniem e-commerce. Byłam product managerem, rozwijałam takie oprogramowanie w opcji SaaS-owej i współpracowałam z wieloma klientami. Najczęściej zresztą pracuję z MŚP, z mniejszymi firmami. Mam doświadczenie w MŚP i w dużych firmach korporacyjnych, natomiast lubię i wolę pracować z MŚP, to mogę przyznać. I przylgnęły do mnie, że tak powiem, branże techniczne, czyli takie dosyć trudne, ja to często mówię, że to takie męskie branże, a które zawsze mają troszeczkę tych problemów, a ja jestem trochę taka dziewczyna do zadań specjalnych, czyli jak sobie nie można poradzić, to tak, to wzywamy na pomoc Baśkę i Baśka coś poradzi. Więc zawsze gdzieś z tym e-commerce'em, z B2B, a stworzeniem portali do obsługi wcześniej w branży finansowej wniosków, później właśnie typowo e-commerce'a, czyli sklepów internetowych, głównie z nastawieniem na B2B również, oprogramowanie B2B, więc cały czas gdzieś tam pojawia się u mnie ten sam, można powiedzieć, wątek. Pojawia się B2B, pojawia się sprzedaż B2B, a pojawiają się też tego typu klienci oraz oprogramowania do obsługi czegokolwiek by nie było, ale w biznesie B2B nadal. I stąd się wzięłam, z takiego biznesu. Świetnie, czyli tak naprawdę masz
masz bardzo dużo do czynienia zarówno z e-commerce'ami, jak i z całą infrastrukturą, która przygotowuje je i która pomaga im wejść we współpracę B2B. I może zacznijmy sobie od tego, żeby określić, jakie cechy, jakie rzeczy, jakie parametry wskazują na to, że dana firma jest gotowa do wejścia w B2B. Kiedy można w ogóle o tym myśleć? Ja powiem jeszcze jedno tak zdanie, że rzeczywiście mam to takie doświadczenie z dwóch stron. Z tej strony biznesowej, której wcześniej pracowałam przez dłuższy czas i od strony biznesu współpracowałam z Software House'em przy tworzeniu właśnie portalu, czyli jakby po stronie klienta, można tak dzisiaj powiedzieć, pracowałam nad takimi rzeczami, a później zmieniłam stronę. To znaczy potem poszłam do firmy IT, do dostawcy i pracowałam tam właśnie z takimi produktami, ale od tej drugiej strony. Więc znam dobrze i biznes, i tą stronę właśnie dostawcy oprogramowania. Jak to wygląda z tej drugiej perspektywy, projekt taki, współpraca z klientem. Więc te dwie perspektywy to jest coś takiego, można powiedzieć, takie dwie połówki jabłka, które pozwalają mi poznać zarówno jedną, jak i drugą stronę i dobrze się między nimi też komunikować. Mhm. To jest, myślę, że ważne. A wracając do twojego pytania jeszcze, przepraszam, co to jeszcze intro krótkie. Nie, to było bardzo ważne wtrącenie, bo jednak to, że znasz obie strony tego jabłka, jak to ujęłaś, to tak naprawdę daje ci perspektywę i na jedną, i na drugą stronę, dzięki czemu chyba łatwiej jest łączyć te współprace i prowadzić je w taki sposób, żeby one były korzystne i dla jednych, i dla drugich, czyli finalnie tak naprawdę, żeby przynosiły zyski e-commerce'om, bo o to tutaj chodzi. Tak, zdecydowanie, a pierwszym i najważniejszym problemem, niezależnie od branży, firmy i tak dalej, jest komunikacja. Ja z komunikacją mam dużo do czynienia, w ogóle z wykształcenia jestem polonistą, nawet z doktoratem gdzieś tam z tych studiów humanistycznych, więc jakby to cały czas się przydaje, jakby to wszystko jestem bardzo, można powiedzieć, taką różnorodną i złożoną osobą. Nie będę tu dużo o sobie mówić, bo to nie jest webinar na mój temat stricte, natomiast jeżeli ktoś bardzo chce poznać tę mega złożoną historię, to zachęcam, gdzieś to tam opisałam, może później gdzieś jakiegoś linka podrzucę, to sobie poczytacie, jak to moje życie zawodowe wyglądało. Jest nadzieja dla humanistów. Tak, humaniści w IT, to się zdarza i to działa. Także jak ktoś się waha i zastanawia, to polecam. Natomiast co sprawdzamy, wracając już do naszego tematu, co sprawdzamy, kiedy chcemy stwierdzić, czy firma jest gotowa na B2B, na wdrożenie takiego portalu? Ja zawsze jak robię, to nazywam analizą biznesową, to jest analiza, jedna z dwóch analiz, które się robi w projekcie e-commerce, ale tę robi się bezpośrednio już u klienta, tak, po stronie klienta, jeszcze przed projektem e-commerce, czyli jeszcze w ogóle zanim zaczniemy pracować z takim projektem, to już wykonujemy taką analizę biznesową. I ja jak wchodzę do firmy, to najczęściej właśnie od takiej analizy biznesowej zaczynam, żeby stwierdzić, czy klient jest gotowy w ogóle na taki handel, na poprowadzenie w ogóle takiego projektu. I sprawdzam różne rzeczy, można powiedzieć, żeby to tak jakoś ująć w jakieś ładne ramy, w trzech obszarach. W obszarze strategicznym, operacyjnym i infrastrukturalnym. To są trzy rzeczy, które są bardzo ważne pod kątem takiego projektu. I zacznijmy od tego obszaru może strategicznego. Tak, co ja tam sprawdzam? Po pierwsze sprawdzam cel projektu i potrzeby tych klientów biznesowych. Czy ta firma w ogóle ma na to jakiś pomysł? Czy ma na to jakiś plan? A czym ma być ten e-commerce w tej firmie? Po co on jest? Co on ma zmienić w tej firmie? Jeżeli ma coś zmienić, a zazwyczaj zmienia. Dla kogo on w ogóle jest? Tak? Bo tutaj mogą być różni odbiorcy. Każdy projekt B2B jest trochę inny. Jaka jest rola w ogóle w skalowaniu biznesu tego kanału? Jakie są w ogóle dalsze plany rozwoju tej firmy, no i też tego kanału sprzedaży? I tutaj trzeba też pamiętać o takiej ważnej zasadzie, zasadzie win-win, bo po drugiej stronie mamy biznes. I ja wiem, że teraz dużo się mówi o konsumeryzacji B2B i ja ją też dostrzegam, ale w innych obszarach niż wskazują na to osoby, które często po prostu nie mają styczności z handlem B2B. No i niestety muszę rozczarować tutaj wszystkich zwolenników stwierdzenia, że zakupy B2B stają się emocjonalne, bo po drugiej stronie jest człowiek. One są narażone na efekty, powiedziałabym, bardziej uwarunkowań psychologicznych człowieka, ale biznes o tym wie.
i stara się na różne sposoby zabezpieczać właśnie przed ryzykiem nietrafionych zakupów, bo one kosztują, a w B2B kosztują zazwyczaj więcej. To nie jest emocjonalne i spontaniczne kupienie sobie, nie wiem, butów za 150 zł, czy tam 200 nawet, tak? Te zakupy są na dużo większe kwoty, więc są dużo ważniejsze dla firmy. Z tego aspektu operacyjnego, tutaj sprawdzam, jaka jest w ogóle w firmie zdolność do zarządzania procesami sprzedaży online oraz gotowość w ogóle taka do adaptacji, dostosowania tego modelu biznesowego, który jest obecnie w firmie i włączenia nowego kanału sprzedaży. Bo jeśli wcześniej nie sprzedawaliście przez internet, nie macie odpowiednich kompetencji wewnątrz firmy, to ja zawsze przestrzegam przed tym, żeby nie budować e-commerce'a taką metodą chałupniczą, trochę jak w budowlance, tak? Metodą chałupniczą, no ponieważ odczujecie to na portfelu po prostu. To nie jest taki łatwy biznes internetowy, jak to się nieraz słyszy. I ten trzeci obszar infrastrukturalny, to jest, mam tutaj właśnie na myśli, kiedy mówię o tej infrastrukturze, to mam na myśli infrastrukturę cyfrową. Czyli tutaj, jakie systemy firma posiada, jakie dane posiada, w jaki sposób je przechowuje, zarządza tymi danymi, utrzymuje te dane, integruje te dane między systemami, które posiada, czy w ogóle na przykład jaki jest poziom automatyzacji w procesie realizacji zamówień. Więc to są takie trzy obszary, po których ja sobie, że tak powiem, swobodnie chodzę podczas takiej analizy i sprawdzam te wszystkie aspekty. Można powiedzieć, że to jest taki trochę rentgen dla firmy, tak? Bo ja prześwietlam ją tak od A do Z, a patrząc cały czas pod kątem i z nastawieniem na to, czy taki projekt po prostu się uda, bądź też czego jeszcze brakuje tej firmie, żeby móc w taki projekt wejść, zanim pójdzie do dostawcy IT po oprogramowanie. Bo często się zdarza tak, że firmy zaczynają od tego, że ok, robimy projekt, tutaj mamy dane, tutaj kogoś mamy, tak szybciutko zbudujemy sobie coś i idziemy szukać od razu oprogramowania. No i potem ten projekt, już właściwy projekt IT, ten projekt wdrożeniowy się przez to wydłuża. A można to zrobić dużo szybciej, krócej, jeżeli jesteśmy odpowiednio przygotowani do tego. A powiedz, częściej trafiają do Ciebie klienci, którzy już prowadzą swoje e-commerce, ale zajmują się sprzedażą B2C? Czy częściej masz do czynienia z firmami, które w ogóle dopiero wchodzą w e-commerce i zaczynają od działań B2B? Z tym bywa różnie, ale muszę powiedzieć, że w branżach tych technicznych takich, które do mnie przychodzą, to często jest tak, że tych doświadczeń w ogóle z taką sferą digitalową, powiedziałabym, jest mało. Zazwyczaj to są firmy z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży tradycyjnej i zazwyczaj to jest tak, że nawet jakieś działania marketingowe czy w social mediach są na niskim poziomie. Często w ogóle nawet działania SEO bądź inne, no, okazuje się, że są na bardzo niskim poziomie przez to, że chociażby taka firma nie ma doświadczenia i nie potrafi zweryfikować agencji, która ją obsługuje. Po prostu nie potrafi sprawdzić, czy to, co ktoś dla niej robi, robi dobrze, bo się w tym obszarze nie zna, a nie ma specjalisty od tego w firmie. To czasami bywa po nawet jedna osoba, jako cały dział marketingowy, bądź kilka osób i wtedy jest po prostu trudno, jakby tak. Tutaj trzeba ten biznes najpierw troszeczkę poukładać, przygotować. Są zupełnie inne jakby problemy i wyzwania, które stoją przed taką firmą, niż przed taką firmą, która wprowadziła kiedyś, nie wiem, B2C albo zaczęła z B2B na jakimś marketplace, a potem chce otworzyć swój sklep, bądź w ogóle dopiero otwiera ktoś, tak, nowy biznes pod nowym szyldem i od razu wie, że tam będzie tylko kanał online do sprzedaży i na przykład B2B i ma od razu model biznesowy tworzony i zatrudnianych ludzi pod taki model biznesowy. To jest trochę inna bajka. Także częściej zdarzają mi się te firmy takie z tym handlem tradycyjnym, chociaż tak, biorę udział też w kilku projektach, które są już online'owe, gdzie są już jakieś sklepy, tak, nawet B2B, są dalsze plany rozwoju, często zajmuję się też optymalizacją takich sklepów, bo no, one wyglądają tak nie zawsze dobrze. Tak, o. Poruszyłaś, Basia, tutaj bardzo ważny temat, taką kwestię weryfikacji agencji i kompetencji do tego, żeby je w ogóle weryfikować. I w związku z tym chciałam tylko wspomnieć, że 8 kwietnia
W naszym e-commerce house rusza szkolenie dotyczące skalowania sklepu internetowego. Poprowadzi je Mateusz Rydlewski i wśród tematów pojawi się między innymi temat tego, jak mierzyć reklamy, jak współpracować i kontrolować agencje. Z tego, co wiem, zostały jeszcze 2 lub 3 miejsca, więc serdecznie Was zapraszam. Jeszcze możecie zdążyć, jeszcze w tym sezonie naszego projektu House. Ale wracamy, Basiu, do naszego tematu. Powiedz mi, jak ważne jest tutaj zrozumienie samego procesu zakupowego klienta w przygotowaniu do wejścia w e-commerce B2B i tak naprawdę jakie kroki powinny zostać podjęte, żeby sobie to skutecznie zmapować i skutecznie zaplanować. No, tutaj czasami zdarza się tak, że klienci podchodzą do tego trochę po macoszemu, bo o ile w handlu B2C to wiadomo, że ten klient jest w centrum, jest najważniejszy, do niego przywiązuje się największą wagę, wiadomo, że jego trzeba zdobyć, bo jego dużo rzeczy rozprasza, on ma tam mnóstwo tych ofert, na które trafia w internecie i tam jest jakby zacięty bój o tego klienta. O tyle właśnie w B2B czasami jest taka uda tego, że też skoro współpracujemy z tym klientem od tam, nie wiem, 20 lat, bo najczęściej zaczyna się wdrażanie e-commerce B2B od swoich klientów, a też nie każdy e-commerce B2B jest nastawiony na pozyskiwanie w ogóle nowych klientów, ale są takie, więc dopiero później w drugim etapie wychodzi się z jakimiś działaniami reklamowymi nastawionymi na pozyskiwanie. Natomiast skoro znamy klienta w 20 lat, no to przecież my świetnie wiemy, czego on potrzebuje. I to jest często bardzo złudne przeświadczenie, które może spowodować no, dużo problemów w projekcie. Bo dlaczego te projekty są w ogóle traktowane po macoszemu i z czego to wynika, tak, że tak traktujemy tych klientów? A po pierwsze, ja tego doświadczam często pracując z firmami, jedną z najtrudniejszych rzeczy dla firm do zrobienia jest wejście, zmiana perspektywy, wejście w buty klienta i zamienienie cech i zalet produktów, które bardzo dobrze znają, mogliby to pewnie recytować z pamięci, na korzyści biznesowe klienta. To jest jedno z trudniejszych ćwiczeń w ogóle, które się robi na warsztatach i jedna z trudniejszych rzeczy, chociaż wydawałoby się, że no, dosyć prosta, tak? 3 kolumny, 4 korzyści i lecimy. No, no nie jest to takie proste. Kolejna rzecz to te firmy nie wiedzą też, jak wygląda proces zakupowy klienta. Tak bardzo koncentrują się na procesie sprzedażowym, na wdrażaniu CRM-a i tak dalej, że całkowicie zapominają, że proces sprzedażowy powinien być odzwierciedleniem procesu zakupowego i że jakby powinniśmy trafiać punkt w punkt ze swoimi działaniami. Więc tego ale procesu mówiąc, przepraszam, że wejdę ci w słowo. Proces zakupowy po stronie klienta, czyli masz na myśli tutaj szereg decyzji, które musi podjąć i przeprocedować klient u siebie w firmie, żeby móc wrócić do ciebie z decyzją o zakupie bądź nie o zakupie. Tak, dokładnie. Tak? Jeśli z jednej strony jest sprzedawca i ma swój dział sprzedaży, to każda firma, zarówno on, tak, jak i jego klient, ma też dział zakupów, bo oni też te produkty, zanim sprzedadzą, muszą kupić, tak, po najlepszej cenie. Niezależnie, czy to jest reseller, tak, czyli czy to jest odsprzedaż tych produktów, czy to jest wykorzystanie tych produktów do zrobienia czegoś, tak, wykonania jakiejś usługi, jakiejś inwestycji i tak dalej. Każda taka firma ma i dział zakupów, i dział sprzedaży. I teraz jeżeli ty sprzedajesz, to po drugiej stronie masz ludzi nie z działu sprzedaży, ale z działu zakupów. I oni też mają swój proces rozpisany, oni też mają swoje zasady. Czasami jest tak, że da się kupić, mówiąc potocznie, na gębę. Czasami jest tak, że musi być rozpisany przetarg pod zakupy. Są to bardzo sformalizowane czasami procesy i każdy z nich ma określony etap. Nawet w niektórych sytuacjach jest tak, inwestycjach jest tak, że nawet ma swój określony czas w roku, ponieważ są na przykład terminy składania wniosków na dofinansowania do inwestycji, do realizacji projektów i tak dalej. Więc to jest czasami bardzo sformalizowane. To nie jest tak, że klient
jakiś problem mu wyskoczył, coś chce kupić, pogoogla, za chwilę kupi i koniec. Jakby ten cykl cały sprzedaży w B2B często jest długi, czasami potrafi trwać nawet rok lub dwa lata, jeżeli mamy właśnie takie przetargi, oferty przetargowe, potem właściwą ofertę i tak dalej. Więc ten proces potrafi bardzo długo trwać. I w tym procesie wyobraźcie sobie, okej, okay, B2C, tak, impulsywnie, emocjonalnie coś kupuje, trzeba mu tam pingnąć reklamą, gdzieś tak tu banerkiem, tu z różnych punktów kontaktu, z któregoś w końcu tak nam skonwertuje. Natomiast wyobraźcie sobie podtrzymywanie relacji 2 lata na przykład, żeby klient później wybrał jednak waszą ofertę. No, to nie jest proste, żeby mieć rozpisany proces sprzedaży na 2 lata i działania, różne tam taski w CRM-ie, follow-upy jakieś marketingowe, inne działania i tak dalej, żeby cały czas podgrzewać te relacje. Jakiego rzędu też to jest inwestycja dla firmy, żeby Myślę, takie że działania robić. Tak, tak? myślę, że Ten proces. To też może być bardzo trudne do przeskoczenia dla e-commerce'ów, które wchodzą w ten świat B2B ze świata B2C, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ta sprzedaż odbywa się szybko, że łapiemy klienta tu i teraz, że bardzo szybko staramy się jego chęć zakupu przekuć w transakcję, a tutaj to jest właśnie to, o czym ty mówisz, to wymaga czasu i też takiego przestawienia się w głowie z tej krótkiej sprzedaży na długą sprzedaż. I też właśnie no, nie mogę sobie Magdy Kuci-Ochal wyrzucić z głowy, bo ona też wspominała o tym, że uderzając do firm, to czasami jest tak, że ona w jednym roku się odzywa, a dopina transakcje już w kolejnym roku budżetowym, tak. Więc też trzeba mieć to na uwadze. Tak, zdecydowanie. I musimy się wstrzelić w to, chociażby jeżeli na przykład taka firma sprzedaje, a sprzedaje do na przykład instytucji publicznych, do administracji, albo sprzedaje do dużych firm korporacyjnych, które zazwyczaj budżety robią raz do roku. Więc jeżeli się spóźnisz i nie trafisz w punkt, to jesteś rok do tyłu. Czyli tak naprawdę nie mam budżetu już w przyszłym roku na twój projekt. Może on jest super, oni go chcą, potrzebują, nie wiem, jakiejś modernizacji i innych rzeczy, ale niestety nie ma tego w budżecie na przyszły rok, nie będzie dofinansowania na przykład na takie działania na przyszły rok i ty możesz dopiero podgrzewać tego klienta, musisz wystartować z tym dopiero za rok. Przecież przez rok twoja firma z czegoś musi żyć, tak? Coś musi sprzedawać dalej, robić i jednocześnie inwestować dalej w te relacje, tak? W ten proces handlowy, który już się rozpoczął, żeby taką inwestycję na przykład zdobyć. Więc naprawdę zupełnie inne podejście do klienta, zupełnie jakby inna ranga też, wartości też są inne, to sobie trzeba powiedzieć, tak? Natomiast zupełnie inny model biznesowy, zupełnie inne podejście też do klienta. A właśnie takie skoncentrowanie też często na szukaniu non-stop nowych klientów, bo to też jest częsty błąd firm, że okej, to prospecting, marketing, mnóstwo działań, tak, one są bardzo kosztowne, jest naprawdę mnóstwo czasu i tak jak powiedziałaś, rzucamy tu gdzieś, tu na LinkedIna, tu na jakieś Facebooki, tu robimy webinary, targi, z tych działań mnóstwo i w każdym z tych miejsc przez nawet rok możemy, czy nawet więcej, tak, dłużej, możemy się stykać z tym klientem i on nam zaprosperuje na przykład dopiero po roku, po 2 latach. On do nas trafi, on będzie coś od nas chciał, potrzebował. Więc inwestowanie non-stop tylko w pozyskiwanie nowych klientów, a wiele firm ma w CRM-ie ustawiony jeden pipeline i tylko cały czas jest z prospectingiem, z działaniami marketingowymi, prospectingowymi, zanim dojdzie do szansy, gdzie przechodzi to do handlowca i tak dalej. I to jest bardzo kosztowne dla firmy, szczególnie jeżeli jest to mniejsza firma, no tam koszty są inaczej odczuwalne, tak? Więc może to być obciążające. Dlatego warto sobie tutaj też dobrze zaopiekować account management, czyli utrzymanie obecnych klientów, rozwój tych klientów, szczególnie jeżeli właśnie to są takie i tak relacje takie długofalowe, to jest po prostu mniej kosztowne dla firmy i też zalecałabym, żeby w tym kierunku budować też swoje strategie, nie tylko nastawione na nowe rynki, nowe segmenty klientów, pozyskiwanie nowych cały czas, ale też na utrzymanie tych obecnych, rozmowy z nimi, słuchanie ich, tego co do nas mówią, żebyśmy właśnie poznali ich proces zakupowy,
żebyśmy potrafili dostosować w ogóle naszą ofertę, tak? Bo często te firmy nie znają swojej konkurencji na tyle dobrze, to znaczy znają ją z nazwy, od lat jest ta sama, tak? Wiedzą, tylko nie śledzą, jakby każdy się zmienia, oni sami się zmieniają i ta konkurencja też się zmienia przez lata, ale jakby nie ma takiego śledzenia dokładnego, na przykład, nie wiem, co oni konkretnie robią, a może już, nie wiem, jakiejś grupy asortymentowej już nie wspierają, może się wycofali, może strategię zmienili, poszli w inny segment rynku, tak? Może oni zupełnie w inny sposób obsługują klientów, może przez tyle lat wypracowali coś, co jest dla nich na przykład tańsze w procesie handlowym, tak? Więc warto to podejrzeć wtedy. Natomiast jakby tutaj jest dużo takich zaszłości, jeżeli chodzi o tą relację z klientem, o tą obsługę klienta, bo też nie pytają często firmy te o feedback, a właśnie jakieś nowe usługi, które mogliby wprowadzić i tak dalej. Bądź też, jeżeli zaczynają coś robić i chcą, tak, jest tam już ta osoba od marketingu, zaczynają robić i działać, to często jest tak, że wzorują się właśnie na B2C, bo jest bardzo dużo materiałów w internecie dotyczących właśnie handlu online B2C. I wzorują się na tym, no i często dochodzą szybko do ściany, tak, bo zaczynają, ściągają jakieś szablony, zaczynają coś uzupełniać, szybko się okazuje, że to w ogóle nie pasuje, tak, że to w ogóle nie przystaje do tej rzeczywistości biznesowej, w której oni funkcjonują, bądź też po prostu niektórych szablonów nie potrafią uzupełnić, bo niektóre są trudne. Nie każdy potrafi uzupełnić, nie wiem, biznes model Canvas, tak, albo inne tego typu rzeczy. To nie są łatwe szablony, chociaż się wydają, że mają tam, nie wiem, sześć, tak, sześć okienek, powpisujemy i jest super. To nie jest odrobienie pracy domowej, odłożenie na półkę, to czy jeszcze trzeba zrozumieć to, co się robi. Więc tu jest ta trudność i myślę, że też jest taka trudność właśnie, że my wiemy, takie nastawienie, że my wiemy przecież, czego potrzebuje nasz klient, co jest dla niego najlepsze, najważniejsze. Często z tego wychodzi na końcu, że to, co najlepsze i najważniejsze określiliśmy, to jest dla nas, dla sprzedawcy. I to jest bardzo niebezpieczne. Ta właśnie ostatnia kwestia, o której powiedziałam, to jest bardzo niebezpieczna i jest... Bo ten klient B2B, żeby tak powiedzieć, no to nie jest jakiś anonimowy numer w statystykach. Tych klientów nie jest nie wiadomo ile, tak? Jest to zawsze jakaś ograniczona, skończona ilość tych klientów B2B. Tutaj jeżeli coś zepsujemy, no to będzie bardziej odczuwalne niż jak nam jeden konsument, nie wiem, obrazi się na proces zwrotów i już powiedzmy drugi raz tych butów nie kupi, no to będzie mniej odczuwalne, tak? Jeszcze na tej marży, którą tam często mamy na promocjach, powiedzmy, no nie zbiedniejemy. Natomiast jeżeli nam wypadnie klient B2B, który robił na setki tysięcy albo miliony, tak, złotych jakieś zamówienia, no to jest odczuwalne często dla biznesu, szczególnie takiego, który nie dywersyfikuje, czyli przywiąże się do jakiegoś klienta, tak, od lat mu się dobrze współpracuje, stawia swój biznes praktycznie na jakiejś takiej jednej dużej nodze, a potem się okazuje, że to wyparowuje i to jest bardzo duży znak zapytania wtedy dla takiego biznesu. A takie przypadki też widziałam, więc jest tutaj dużo rzeczy, które wpływają na to, że jest to zaniedbane, ale powinno być. Powinniśmy jakby co robić? Rozmawiać z tym klientem B2B przede wszystkim, wypytywać go o te jego problemy, o to, czym się mierzy dzisiaj w swoim biznesie i cały czas zastanawiać się nad tym, czy my możemy zrobić coś, co jemu pomoże. Czy my możemy pomóc rozwiązać te problemy w ogóle, tak? Czy my możemy coś w jakiś sposób przyspieszyć i tak dalej, tak? Bo po drugiej stronie, de facto niby takie proste, ale najtrudniejsze, mamy też biznes, czyli w sumie mamy klienta bardzo podobnego do nas, może stąd ta złuda, tak? Ale ten klient chce tego samego, co my. Po pierwsze, skalować swój biznes i być konkurencyjnym na rynku. Po drugie, dywersyfikować w ogóle, tak, swoją firmę, strategię, ograniczać ryzyko i ograniczać koszty. Po trzecie, oszczędzać czas i pieniądze. Proste. To są trzy proste rzeczy i każdy biznes będzie je traktował jako najważniejsze. Tak samo trzeba potraktować po prostu swojego klienta. I już jakby, żeby powiedzieć też jak, a nie tylko co, bo ja wiem, że wszyscy wolą jak, a nie co i tego szukamy w takich treściach i też w takich spotkaniach jak dzisiaj, a to powiedziałabym jak, weź, nie wiem, kartkę papieru, jeżeli ten, weź Excela, jeżeli w nim funkcjonujesz,
jak trochę dalej idziemy do przodu, weź Miro albo jakiś tego typu system, rozrysuj sobie na kafelkach proces, swój proces sprzedaży i z drugiej strony tam pod spodem albo u góry, to już nie ma znaczenia, rozrysuj sobie proces zakupowy po stronie klienta. I potem sprawdźcie sobie te punkty, tak? Czy jakby w tym momencie, kiedy coś dzieje się u twojego klienta, czy ty masz dla niego coś? Czy jak on szuka informacji, czy ty masz dla niego informacje ogólnodostępne na stronie, nie wiem, jakieś e-booki, webinary, szkolenia, mogą być nawet płatne, nie zawsze to musi być rzecz darmowa, tak? Albo nie wiem, zadane, tak? Więc, ale żeby były. Żeby te treści były, albo w odpowiednim momencie, jak wyślesz ofertę, albo pomiędzy rozmową na temat tego, co ma być zrealizowane, wysłaniem oferty, to nie zostawiaj głuchej przestrzeni przez 2 tygodnie. Wiadomo, że on znajdzie już w tym czasie coś innego, bo będzie sobie porównywał, będzie sobie sprawdzał, nie? Jakby, jeżeli wiesz, że to trwa 2 tygodnie, to zorganizuj coś w tym czasie. Nie wiem, wyślij mu e-booka, wyślij mu jakiś case study, może jakieś ROI z inwestycji jesteś w stanie wyliczyć, to mu wyślij, tak? Zaproś go na webinar, jak akurat organizujesz. Może jakiś kurs masz, który możesz mu udostępnić w międzyczasie. Nie wiem, skontaktuj go w ramach referencji ze swoim klientem, który robił podobny projekt, tak? I zajmij go czymś, po Czyli prostu tak zajmij go czymś naprawdę i utrzymaj przy sobie. zadbaj o relacje z nim. Dokładnie tak. Więc Czyli to takie porady, co zrobić z tym klientem, nie? W międzyczasie. dobra, czyli wiemy już, że musimy sobie podejść do wchodzenia w B2B strategicznie, musimy sobie wytyczyć cele, musimy sprawdzić naszą gotowość, musimy sprawdzić gotowość też naszych klientów, musimy sobie stworzyć trochę portfolio i bazę tych klientów, poznać ich. Musimy sobie przeanalizować konkurencję. Co jeszcze? Jakie jeszcze dane będą nam potrzebne do tego, żeby skutecznie wejść w B2B? Jeżeli mówimy o danych, no to takie twarde dane, powiedziałabym, ale najpierw trzeba by powiedzieć w ogóle, jak podchodzić do tych danych, bo dane zawsze firma ma, tak? Jakby jakieś dane zawsze ma. Więc to nie jest tak, że wchodzimy do firmy, która funkcjonuje, nie wiem, 20 lat, 5 lat nawet, czy rok, ona zawsze jakieś dane ma. Tylko teraz, co jest ważne? Ważne jest po pierwsze zachowanie czystości tych danych. Druga rzecz to wzbogacanie tych danych i porządek w tych danych. Jeżeli mamy dane z różnych źródeł, a często w B2B również mamy z różnych źródeł, w B2C wiemy tak, że zbieramy dane z różnych źródeł, ale w B2B tak samo jest. Więc jeżeli mamy dane z różnych źródeł, to starajmy się te dane ze sobą łączyć, starajmy się czyścić te dane, tak żebyśmy mieli w jednym miejscu jakąś, właśnie w jednym miejscu najlepiej, jakąś uporządkowaną kartotekę, zbiór tych danych, które będzie można dalej wykorzystywać. To jest podstawa do e-commerce. E-commerce to automatyzacja. Więc jeżeli nie mamy bazy do tego, żeby to automatyzować, to się nie uda, bo chaosu się nie da zautomatyzować. Więc trzeba ten porządek utrzymać. I to są takie najważniejsze rzeczy. Poza tym integracja danych, czyli jeżeli mamy już jakieś systemy, funkcjonują, ale nie są na przykład zintegrowane, bądź są jakoś częściowo zintegrowane, to postarajmy się najpierw sformalizować bardziej procesy. Ja wiem, że w B2B to jest też straszne, niektórzy otwierają duże oczy na to, co mówię, bo przecież wyjątki w B2B na telefon to jest standard. Natomiast jeżeli chcemy zautomatyzować coś, przyspieszyć, to nie ma wyjścia. Po prostu trzeba pewne zasady wprowadzić, się tego trzymać. Są z tego pozytywne rzeczy, na przykład jeżeli chodzi o blokowanie zamawiania po zapłaceniu faktur, które możemy zrobić w portalu B2B, to poprawiamy flow, poprawiamy płynność finansową swojej firmy, kiedy już nie robimy wyjątków, że można te faktury zamiast po 2 tygodniach i tak albo 3 zapłacić na przykład po 5, albo można zamawiać dalej nie płacąc za poprzednie zakupy. Więc to też przynosi korzyści dla firmy, ale trzeba po prostu się odważyć, trzeba zacząć, trzeba to dobrze wdrożyć u swoich klientów i zadbać o te dane. Jeżeli miałabym mówić o samym e-commerce, pod kątem e-commerce, jakie dane są ważne, to najważniejsza i najwięcej problemów jednocześnie sprawiająca w tym okresie przygotowania do projektu jest kartoteka produktowa, a zaraz za nią kartoteka kliencka. Bo w B2C często mamy gdzieś te dane, więcej bądź mniej, bądź jak startujemy od zera, to ich nie mamy. Natomiast w B2B zawsze te dane już gdzieś są i kartoteka kliencka też jest ważna.
W etyce produktowej najważniejsze jest to, żeby była w jednym miejscu i żeby można było te dane potem integrować z innymi systemami. Zazwyczaj ona jest w ERP-ie albo w jakimś Excelu. Warto pomyśleć nad PIM-em, nad systemem, który typowo służy do zarządzania danymi produktowymi. I musimy to dostarczyć, dlatego że wychodzimy z modelu, w którym handlowcy robili za klienta praktycznie wszystko w tym procesie zakupowym i handlowcy posiłkują się jakimiś specyfikacjami na przykład produktów, bądź już jak po wielu latach pracy, to po prostu mają to w głowie. Tak? Natomiast klient musi to zobaczyć w systemie. A żeby te dane znalazły się w systemie, to skądś trzeba je zintegrować, trzeba nasycić ten system, tak? Tymi danymi. To jest bardzo ważne w takim modelu, kiedy przechodzimy z obsługi wewnętrznej w firmie na self-service. To jest jedna z ważniejszych rzeczy i nie wystarczy tutaj nazwa produktu, indeks, cena i dostępność. Także takie minimum ERP-owe to jest za mało. Druga rzecz to kartoteka kliencka i tutaj podobny case. Jakby wiele rzeczy, czasami wyjątków, czasami rzeczy związanych z uprawnieniami, z procesem podejmowania decyzji, bo w B2C podejmujemy decyzje często jednoosobowo, no chyba że żona kupuje dla męża i się poradzi, albo odwrotnie, natomiast zazwyczaj jednoosobowo, a w B2B często decyzje są podejmowane na dwie ręce, centrala zatwierdza coś, co zamawia oddział i tak dalej, czyli jest ta druga weryfikacja, potrzeba jest do tego uprawnień, potrzeba jest do tego funkcjonalności, potrzeba dobrze sformalizowanej, tak ustrukturyzowanej kartoteki, która pozwoli to później odzwierciedlić odpowiednio w funkcjonalnościach w ogóle w obsłudze takiego portalu. Więc tu musimy zrobić po prostu porządek, tak? Jeżeli mamy te dane w wielu miejscach i tak dalej, musimy zrobić porządek. Jeżeli, to jest takie trzy pytania na sprawdzenie, checklista krótka, żeby sprawdzić, czy firma jest gotowa do e-commerce pod kątem danych. Jeżeli firma nie potrafi odpowiedzieć na pytania, ile ma produktów w ofercie, ile jest indeksów łącznie z wariantami produktów, albo w którym miejscu tak głównie przechowuje swoje dane produktowe, no to jeszcze ma trochę do zrobienia, zanim zacznie myśleć o e-commerce. Okej. To ważne, co powiedziałaś, ale też padła tutaj jedna rzecz bardzo istotna dla firm, które przechodzą z e-commerce B2C na e-commerce B2B, czyli faktury z odroczonym terminem płatności. To jest też coś, do czego takie standardowe, detaliczne e-commerce nie są przyzwyczajone i co też muszą wziąć pod uwagę, chcąc wchodzić we współpracę z firmami. Jednak no teraz to już jest... się zmieniło, bo jak weszły te metody BNPL, tak, to już troszeczkę się zmieniło, bo jest możliwość finansowania na kredyt, ale nie kredyt z kieszeni sprzedającego, tylko kredyt jakby z czyjejś innej kieszeni, tak? Firm finansowych, które dostarczają takie rozwiązania, czyli te płatności odroczone. Te płatności odroczone już są też obecne w B2B, także już teraz może być trochę łatwiej, tak? Bo można jednak znaleźć, kiedyś tego nie było, tak? Natomiast dzisiaj już, jeżeli ktoś chce wejść z B2C, na przykład otworzyć sobie drugi kanał sprzedaży, drugą nogę powiedzmy biznesu na B2B, to dzisiaj jest łatwiej, bo zamiast dawać od siebie taki kredyt dwutygodniowy czy tam więcej, to może to po prostu przerzucić na firmę zewnętrzną i wprowadzić płatności odroczone i wtedy można się kredytować u firmy zewnętrznej, co nie obciąża sprzedawcy. Więc super. Tu jest troszeczkę, jakby obniżył się ten próg wejścia, tak? Jeżeli chodzi o B2B dzięki właśnie takim rozwiązaniom. Super. Maria Bogusiewicz, nie wiem, czy jesteś tutaj dzisiaj, Maria z Przelewów 24. A nie macie, nie macie. A widzisz, będziesz miała coś do powiedzenia wkrótce w kwestii płatności dla e-commerce'ów B2B. Okej, Basiu, powiedz mi jeszcze, bo myślę, że takie główne obszary sobie omówiłyśmy, ale jeszcze mało wspomniałaś o technologii. W jaki sposób technologicznie należy się przygotować do wejścia w e-commerce nakierowany na B2B? Jeżeli chodzi o technologię, o systemy, pewnie masz tu na myśli systemy konkretne, jakie będą potrzebne, tak, jeżeli chcemy wdrożyć B2B, to tutaj no niestety muszę przywołać ulubione powiedzenie doradców, to zależy. I zależy,
Zależy przede wszystkim od biznesu, od planu biznesowego, od pomysłu. Ja bym może trochę inaczej do tego podeszła, w sensie może powiem o funkcjach, jakie musimy zabezpieczyć, takich podstawowych funkcjach w B2B, jeżeli chodzi o infrastrukturę właśnie taką systemową. I to powiem, w jaki sposób można je zrealizować, bo to tak naprawdę kilka z tych funkcji można zrealizować w jednym systemie i każdy dobiera sobie po prostu do siebie, tak, jakby rozwiązanie pod ten case biznesowy. Więc w pierwszej kolejności to powinno być jakieś miejsce, system do magazynowania i zarządzania tymi danymi produktowymi. To może być system ERP, jeżeli jest dobrze przygotowany i dostosowany po prostu pod e-commerce, bo nie każdy jest, tak? Ale jeżeli jest, to może być system ERP. To może być PIM, czyli właśnie taki system typowo do zarządzania danymi produktowymi. To może być jakiś moduł magazynowania w BaseLinkerze lub podobnym systemie. Może to być też oprogramowanie sklepu internetowego. Nawet w B2B zdarza się, że w takim oprogramowaniu są przechowywane i zarządzane dane produktowe. Druga rzecz, druga funkcja to jest potrzebny system do zarządzania danymi klientów. No i tą drugą kartoteką. I tutaj też podobnie, bo może to być system CRM, może to być oprogramowanie, system sklepu internetowego, może to być system ERP. Jeszcze inny zakres to będzie system do obsługi zamówień z funkcjonalnościami na przykład dotyczącymi przesyłek i takim modułem finansowym, tak? Czyli żebyśmy mogli wysłać, rozliczyć się i obsłużyć dane zamówienie, które wejdzie do takiej platformy, do sklepu. W tym przypadku najczęściej spotykanym rozwiązaniem jest system ERP, ale są przypadki, w których nawet w B2B zakres ten może zrealizować właśnie oprogramowanie e-commerce do sklep internetowy, chociaż nie lubię mówić o B2B, że to jest sklep internetowy, bo to dużo więcej, no ale zastosuję dzisiaj ten skrót, żeby wszyscy rozumieli, czyli jakby ten sklep internetowy też może obsłużyć równie dobrze ten zakres. I chyba ostatnia taka podstawowa, ale też bardzo ważna, często zaniedbana funkcja systemów to jest analityka. Czyli system do gromadzenia, zarządzania danymi oraz do analizowania tych danych. Z tym, że najlepiej mieć naprawdę dobry system BI, taki z prawdziwego zdarzenia, a nie tylko z nazwy i na wyrost. System, który będzie agregował dane z różnych obszarów i z różnych źródeł, będzie właśnie ujednolicał te dane, będzie potem dobierał te dane do takich predefiniowanych widoków, które sobie ustawimy pod kątem naszego biznesu, tak żeby na podstawie tych widoków można było od razu wyciągać wnioski z tych danych, tak żeby to nie był taki system BI polegający na tym, że nam zbierze wszystkie dane, jakie mamy w danym systemie i nam po prostu to wyeksportujemy sobie to do Excela, a dalej w Excelu będziemy siedzieć i robić, tak, i dłubać, zanim to opracujemy i dojdziemy do jakichś wniosków. Zresztą takie opracowywanie jest narażone na błąd ludzki i często zdarza się, że ludzie dostosowują dane do swojej tezy już z góry założonej i to potrafi no, kosztować, tak? W skrócie mówiąc, już na koniec dnia potrafi to kosztować, dlatego że to jest takie niebezpieczne właśnie ten czynnik ludzki tutaj. Lepiej zrobić to, zautomatyzować, zrobić predefiniowane widoki, ustalić tak, niż to myśleć raz. Życzeniowo. Tak, niż myśleć życzeniowo o naszym biznesie. No cóż, czasami trzeba się zderzyć z rzeczywistością, tak? I jakby to jest lepsze dla biznesu, chociaż czasami my sami cierpimy trochę, że tak powiem, z tego powodu. Także jakby tutaj trzeba sobie też rozpisać. Ja jestem wzrokowcem, może dlatego dużo mówię o tym rozpisywaniu i rysowaniu, ale mi na przykład to dużo pomaga i układa mi to też w głowie, jeżeli coś takiego robię, więc spróbujcie sobie po prostu porysować taką mapę procesów, które są takie biznesowe ujęcie takiego projektu w ogóle waszej firmy, waszego biznesu, kanałów sprzedaży i tak dalej, jak to powinno wyglądać, co gdzie się przesyła, skąd, co się gdzie powinno dziać, w którym miejscu i tak dalej. I na to potem da się odwzorować, tak jakby kalkę nałożyć i zrobić taką mapę integracji, czyli mapę systemów, bo jak będziemy wiedzieli, co gdzie chcemy i jak ma to działać, tak, w procesie, w obiegu jakimś, no to będziemy wiedzieli,
w jakim systemie potrzebujemy mieć te dane, gdzie potrzebujemy mieć ten magazyn, na przykład, o którym mówiłam, tak, produktowy. Co będzie źródłem danych produktowych, a co będzie źródłem informacji o dostępności, cenach. To niekoniecznie muszą być dwa te same systemy, znaczy ten sam system, tak? To mogą być dwa różne systemy, dwa różne miejsca. To zależy od tego, jak rozpiszecie projekt, czy prowadzicie tylko własny sklep, na przykład B2B, czy chcecie wychodzić na kolejne kanały, nie wiem, kolejne rynki sprzedaży albo kanały, na przykład na marketplace i tak dalej. Więc być może trzeba wtedy zmienić źródło, tak, pewnych danych. To wszystko wychodzi, kiedy zaczynamy sobie to rysować, zaczynamy sobie to układać, zaczynamy mówić, ale o biznesie na początek, tak? A druga rzecz to nakładamy taką samą mapę, robimy do infrastruktury właśnie systemowej, wskazując, jak co ma się integrować, czyli też jakie dane mają być w danym systemie, jakie mają się integrować, w którym kierunku z jednego systemu do drugiego, jak mają się synchronizować te dane, bo czasami wystarczy i w B2B tak często jest, że dane się synchronizują na przykład raz na godzinę. Czasami jak się zbierze jakaś paczka zamówień, to dopiero na przykład są wysyłane, tak? A czasami są takie przypadki, że rzeczywiście to musi iść real time, tak? Czyli jakby w tym samym czasie, kiedy to się dzieje. To wszystko zależy od biznesu, od branży, w ogóle od tego, od towaru, tak? Od tego, jak funkcjonuje to przedsiębiorstwo. Pamiętam takie czasy, że mieliśmy z klientem w budowlance, także cena stali się zmieniała kilkanaście razy w ciągu dnia. I można było tego zagwarantować, tak, że jeżeli ktoś kupi, nawet jeżeli ktoś kupił teraz, to przecież to zamówienie będzie do niego jechało za dwa dni, to ta cena już się za dwa dni zmieni, tak, ileś tam razy po drodze i to nie będzie już ta cena, o której kupił, i klient tak musi być tego świadomy, że w ogóle coś takiego się dzieje. Więc rysujcie po prostu. Jakbym miała podsumować, powiedzieć krótko, rysujcie sobie i ustalajcie najpierw biznesowo, co wam jest potrzebne, jaki system. To wyjdzie. Jakby nie zaczynajcie od systemów, jakby od tej drugiej strony, tak? Od systemów i dopasowywać biznes. To jest znów rzecz, którą ja cały czas powtarzam, że to oprogramowanie, to ta infrastruktura ma się dostosować do biznesu, bo to w biznesie leży klucz do sukcesu tego biznesu, a nie w rozwiązaniach. Rozwiązania można uszyć na miarę, tak? A to w strategii biznesowej leży klucz do sukcesu waszej firmy. Zaczynajcie od biznesu, a nie z drugiej strony. Fajnie, fajne to jest to, co powiedziałaś. Myślę, że można to odnieść nie tylko do biznesu, ale generalnie do działań. I pewnie też nie tylko w internecie, ale po prostu w życiu. Ja mam taką refleksję po tym, co powiedziałaś, że teoretycznie, ale tylko teoretycznie, łatwiej jest chyba wejść w B2B, w e-commerce B2B, e-commerce'om, które już zajmują się sprzedażą detaliczną. Przynajmniej część tych tematów pewnie mają już ogarniętą, aczkolwiek mogę się mylić. Natomiast chciałam Ciebie zapytać o Twoje doświadczenia właśnie związane z tymi wyzwaniami, które przy wejściu w B2B mają klienci, którzy już sprzedają w e-commerce, ale detalicznie, jakie mają z kolei firmy, które jeszcze w tym internecie nie są, ale też jak często, bo potem będzie mi trudno wejść Tobie w zdanie, więc już zapytam teraz, jak często zdarza się, że firmy, które są zupełnie niezwiązane z e-commerce'em, zaczynają sprzedawać B2B, a potem wchodzą na marketplace'y, potem otwierają się na B2C, otwierają się na rynki zagraniczne. Jak tutaj Twoje doświadczenie na tym polu, co można powiedzieć na ten temat? Kurczę, dużo pytań w jednym. Mam nadzieję, że wszystkie dużo zapamiętam. Chociaż nie powodzenia. Jak nie zapamiętam, to no to i się przypominaj. Od czego zacząć? Od wyzwań. Dobra, od wyzwań. Od wyzwań. Och, wyzwań jest wiele i to rzeczywiście zależy od doświadczeń wcześniejszych firmy, bo w sumie to są takie dwa case'y i dwie sytuacje można rozróżnić. Jedna to jest taka, że mamy te firmy, które na przykład sprzedawały już w B2C, czyli mają ludzi, mają kompetencje wewnątrz, mają jakieś doświadczenie w tym handlu online, natomiast z innym klientem. I tutaj też dla nich jest to duże wyzwanie, żeby poznać tego klienta B2B, i żeby troszeczkę się przestawić na inny sposób współpracy i myślenia, ale na pewno dużo łatwiej jest im się
poruszać w tej przestrzeni internetowej, tak? Czyli już dobrze wiedzą, jak to działa. Nawet jeżeli będą robić portal B2B zamknięty, no to to jest prostsze niż portal nastawiony na pozyskiwanie klienta, który musi się opierać na reklamach, kampaniach i tak dalej. To jest już trudniejsze, tak? Więc oni potrafią to robić. I tutaj też będą w tym firmy, które na przykład już B2B próbowały na przykład na marketplace'ach, czyli już jakieś początki były. Już mają jakieś zespoły, powiedzmy, marketingowe, digitalowe, już bardziej działania prowadzą, więc troszeczkę sobie poukładali w tym zakresie, będzie im łatwiej. Bądź takie biznesy, które jakby od zera, bez tego bagażu doświadczeń, jakichś naleciałości, czy też przyzwyczajeń z wielu lat, wchodzą po prostu od razu w biznes online. I na tym w ogóle, to jest core ich biznesu, tak, na tym w ogóle cały ten biznes opierają. Im będzie na pewno łatwiej, będzie to szybciej. Natomiast trudniej będzie drugiej grupie firm, to znaczy takich firm, które sprzedają już dłużej, 20-30 lat, funkcjonują na rynku i funkcjonują w sprzedaży tradycyjnej. To są firmy, które często pojawiły się, zaczęły działać, tak jak dzisiaj mamy 2024, zaczęły działać w czasie, kiedy nie było tak dużej konkurencji, bądź nie było jej wcale. Kiedy to, że w ogóle produkt był na rynku, to już było wielkie wow i klienci ustawiali się po prostu kolejkami, że jak nie jeden niezadowolony, to teraz będzie 100 następnych, tak? I to nie miało znaczenia, po prostu oni przyjdą, oni będą, bo było takie ssanie tak zwane, tak? Albo też firmy, które mają krótszą historię, ale weszły, miały niski próg wejścia w danej branży na przykład do biznesu i weszły w czasie tak zwanej górki. No to tak jak teraz fotowoltaika powiedzmy jest, nie? Oni też jak specjalnie nie silą się na budowanie strategii i innych tego typu rzeczy. Oni po prostu mają żniwa, że tak powiem, tak? I lecą ze sprzedażą. I oni tylko patrzą, więc większa sprzedaż, większa sprzedaż, większa sprzedaż, nie? Jakby nasycić się. I niech zbierają i odkładają na te gorsze czasy, kiedy przyjdzie im budować strategię i trochę więcej wydawać, niż muszą teraz. Natomiast jakby te firmy są przyzwyczajone do czegoś innego, tak? Jakby tutaj to tych klientów było 100 w kolejce, a teraz czasami sytuacja się odwraca i to dostawców, sprzedawców jest 100 w kolejce do jednego klienta. I trzeba, no, trzeba coś zrobić, żeby sprzedać, tak? Już sytuacja się odwróciła. Jest trudniej. Jeżeli nie mamy tego pomysłu, jeżeli nigdy właśnie nie robiliśmy, nie pracowaliśmy nad strategiami, jeżeli nie przykładaliśmy się do tego, żeby jakoś specjalnie poznać tego klienta, bo sprzedawaliśmy, cieszyliśmy się, że sprzedane, lecimy dalej ze sprzedażą, to jest teraz trudno zatrzymać się, złapać dystansu i nadrobić, czasami nadrobić te 20 lat, tak, jakiejś tam zaszłości, a do tego jeszcze wejść w nowy kanał, w którym zupełnie inaczej się sprzedaje, bo oni sprzedawali do tej pory takimi metodami bezpośrednimi, tak? Przez prospecting, przez handlowców. Natomiast no, ten kanał digitalowy online jest kanałem raczej takiego pośredniego zdobywania klienta zupełnie innymi metodami. Jest ich mnóstwo, więc trzeba też umiejętnie je dobrać. Trzeba zasilić swój zespół, firmę w odpowiednie kompetencje. A czasami nawet nie wiedzą, kogo szukają dokładnie, z jakimi kompetencjami takiej osoby. To są też firmy, które często nie mają własnych HR-ów, tylko posiłkują się jakąś outsourcingiem, jakąś agencją zewnętrzną i bazują też na doświadczeniu tej agencji, większym, mniejszym, lepszym, gorszym, że tak powiem, tak, w zależności od tego, dla jakiej branży i w jakim zakresie pozyskuje ludzi taka agencja. Więc tutaj jest to trudniejsze. I dodatkowo jeszcze jest kwestia zmiany, bo tam, gdzie wchodzisz w nowy biznes albo otwierasz sobie nowy kanał online, to nie ma zmiany. Jakby z defaultu, od podstaw budujesz coś w jakiś sposób, zatrudniasz odpowiednich ludzi i tak dalej. A teraz masz firmę, w której są pracownicy, którzy pracują po kilkanaście lat w tej samej firmie. Czasami po studiach od razu przyszli do tej firmy i dalej w niej pracują. I nagle musisz mnóstwo rzeczy pozmieniać w tym, tak powiem, starym, tak, czyli w tym tradycyjnym biznesie, który jest prowadzony, żeby móc wejść ze sprzedażą online.
nawet do tych samych klientów, którzy już trochę tam pukają do drzwi, tak, i się dopominają, że a może by ofertę, dostępność cen by się przydała, bo ja muszę ofertę szybko zrobić, coś tam, już zaczynają gdzieś tam się dopominać i trochę cisnąć o to, że trzeba by już coś zmienić, tak, że trzeba by inaczej. Tylko tak jak klienci często są gotowi i dopominają się tej zmiany, tak wewnątrz pracownicy niekoniecznie, tak, mogą być na te zmiany gotowi. I tu ważna jest rola, właściwie dwie role. Pierwsza to jest taka rola wewnętrznego lidera zmiany w firmie, wewnątrz, osoby, która się tym zaopiekuje, która to przeprowadzi, ale też taka gotowość firmy do tego, że nie wszystkim będą się podobać te zmiany. I czasami z kimś trzeba będzie się pożegnać na przykład, nie? A no, nie każdy dobrze reaguje na zmiany, nie każdy chce zmieniać swoje życie, niektórym po prostu jest dobrze tak, jak jest, i też nie ma w tym nic złego, nie? Tak, tutaj mi się od razu przypomina historia trochę z mojego życia zawodowego. Zaraz po studiach pracowałam w firmie, która sprzedawała sprzęt motocyklowy. I właśnie dołączyłam do nich na takim etapie, kiedy działy się tam bardzo duże zmiany, jeśli chodzi o marketing, bo ta firma z takiego marketingu tradycyjnego musiała się przestawić na marketing internetowy, i tutaj cały dział marketingu cały rok pracował nad katalogiem, żeby przygotować się na styczniowe targi, i to był niesamowicie tak długi i trudny proces, i nagle po prostu ten katalog przestał mieć jakąkolwiek rację bytu, bo ich klienci, wiadomo, stali klienci, wracali, ale żeby pozyskać nowych klientów, oni musieli mieć tę ofertę online i musieli zacząć sprzedawać online, i rzeczywiście w tej firmie cały dział marketingu zmienił się na nowy, bo musiał po Właśnie, prostu, zobacz, jak to też nie było wpływa innej na drogi. Motywację, nie? Właśnie, jak to wpływa na motywację. Ty przyszłaś w tym etapie zmiany, to tobie było łatwiej, tak? Bo weszłaś już w coś układanego po nowemu. Jakby nie znałaś tego, co było przedtem. A oni znali i jeszcze do tego musieli mieć nowe kompetencje, których nie mieli, więc pewnie część osób trzeba było zwolnić, tak? Albo same odeszły. A jeżeli nie dało się ich przesunąć gdzieś tam w inne miejsce, tak? Do firmy, do innych obowiązków. Ale też jaki jest problem z motywacją. Tak? Jeżeli ktoś robił coś bardzo długo, a potem się okazuje, że w firmie podejmujemy decyzję o zmianie, nie daj Boże, ona jest obwieszczona jak z ambony parafialnej po prostu, no to wtedy bardzo to mocno wpływa na motywację i pracę taką w zespole. I to jest trudne. To nie jest trudna praca z takimi rzeczami jak właśnie oferta produktowa, jak właśnie te wszystkie kartoteki, systemy i tak dalej. Jakby dla mnie, z mojej perspektywy, to jest łatwiejsze. Trudniej jest pracować z ludźmi, z nimi coś wypracować. Dlatego taki lider zmiany powinien być wewnątrz firmy. Powinien mieć na to czas. Czasami cały etat jest potrzebny na to, żeby ktoś po prostu umiejętnie taką zmianę przeprowadził. I druga rzecz, to dobrze, kiedy jest taki zewnętrzny doradca, konsultant właśnie, który przychodzi, patrzy na wszystko z dystansem, który nie jest uwikłany w żadne układy, relacje, politykę wewnętrzną, nie jest przywiązany do kultury organizacyjnej, którą trzeba teraz zmienić i tak dalej. Wchodzi na świeżo i jakby też nie ma takich wtedy dyskusji na takim poziomie typu wyrzutów, jakichś takich, wiesz, dziwnych rzeczy, które... Jakichś takich personalnych naleciałości, tak, które się tak zdarzają. Właśnie o to chodzi, emocjonalnych i tak dalej. I jakby ja zawsze staram się bardzo racjonalizować to wszystko, szukać argumentów dla każdego, bo w pierwszej kolejności mówi się o tych korzyściach, i dzisiaj też mówiłam o tym, że trudno korzyści, ale w pierwszej kolejności trzeba sprzedać coś wewnętrznie, jak coś zmieniamy, czyli trzeba poszukać korzyści dla tych ludzi wewnątrz, tutaj, jak ich przekonamy, to oni pójdą tam dalej, tak, że tak powiem, na zewnątrz, i oni będą robić tę samą robotę, natomiast oni sami muszą czuć się przekonani do tego. No, tak. I to jest trudne, także to jest też dodatkowy bagaż, dodatkowy obowiązek i bardzo duże wyzwanie dla firmy, szczególnie jeżeli to są małe firmy i tych pracowników nie ma dużo. I tak naprawdę każdy jest na wagę złota. Nawet jeżeli tak, nie jest naszym wymarzonym, wyśnionym, idealnym. Dokładnie do tej roli, tak. Na to i początku tak jest na wagę złota.
Mówiłyśmy o procesach, o analizach, o celach, ale za tym wszystkim jednak stoją ludzie i o tych ludziach nie należy zapominać, tylko też trzeba ich brać pod uwagę. Basiu, nasz czas dobiega końca i jest jeszcze masa rzeczy tak naprawdę, o których sobie nie powiedziałyśmy, choćby o aspektach prawnych i o wielu, wielu, wielu innych, ale na sam koniec chciałabym, żebyś tak krótko dała nam znać, co jest takim wyznacznikiem tego, że to B2B działa tak, jak powinno, że ten e-commerce B2B jest na dobrej drodze i prowadzi nas do rozwoju. Jakie są takie wyznaczniki sukcesów w B2B? Jeden. Jeżeli klienci się logują i robią zakupy. No i świetnie. Bardzo Ci dziękuję. Myślę, że to był świetny wstęp do takich głębszych rozważań nad B2B w e-commerce. Zapraszam. Kto wie, może jeszcze uda nam się spotkać. Tak jest. Pogadać, ile ktoś będzie chciał. Ja bardzo chętnie, jak to ja mówię, ewangelizuję na temat e-commerce B2B i nie tylko, także zapraszam.